kończymy powoli miesiąc sierpnia poświęcony Matce Bożej szczególnym świętym, które szczególnie jest bliskie Polakom i innym szczerym czcicielom dla Świętej Marii Panny, świętym, którym czcimy Matkę Boską Częstochowską, Jasnogórską, Matkę Boską w jej świętym obrazie, cudownym obrazie na Jasnej Górze. Ta Jasna Góra od 630 lat już jest miejscem, które jest bardzo ważne dla Polaków. W 1382 roku zawitał obraz cudownej ikony Matki Bożej na Jasną Górę w Częstochowie. Od tamtej pory, od 630 lat, jest ten obraz najważniejszym, w którym czcimy Najświętszą Marię Pannę i w którym również Maria upodobała sobie królować nad naszymi ziemiami. Ta symboliczna, można powiedzieć, data jubileusz 630-lecia powinna nam uświadomić, jak bardzo ważna jest Maria w naszym życiu i jak bardzo wiele rzeczy możemy się od Najświętszej Marii Panny nauczyć. To, że akurat na Jasnej Górze czcimy ten obraz, jest jak gdyby symbolem tego, że Maria jest królową, która króluje nad całą ziemią polską. Jasna Góra nie jest wysoka, ale nad tamtymi nizinami góruje i już z daleka widać klasztor jasnogórski. Już z daleka wszyscy pielgrzymi widzą cel swojej pielgrzymki, swojej wędrówki. Góry zawsze były już w sposób naturalny miejscami, w których czczono nawet różne bóstwa, również te fałszywe. I nic innego też, że Pan Bóg chciał wykorzystać niejako te naturalne przygotowania, żeby ukazać swoją moc i potęgę. To na górze Synaj objawił Mojżeszowi 10 przykazań, to na górze Karmel objawił się Eliaszowi, na górze Karmel oczekiwali święci Starego Testamentu na przyjście Chrystusa, na przyjście Zbawiciela. I na górze Karmel pustelnicy w pierwszych dniach rozpoczęli szczególnie szczególną część Najświętszej, składać się cześć Najświętszej Marii Pani. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nasza Jasna Góra jest naszą taką polską górą Karmel, na którą musimy się wspinać, żeby czcić Najświętszą Marię Pannę. Jest to oczywiście Jasna Góra bez wątpienia w naszej historii szczególnie związana z tym wielkim wydarzeniem, z tym wielkim cudem, triumfem nad wojskami protestanckimi, szwedzkimi i niemieckimi, gdy Najświętsza Maria Panna ochroniła tę Jasną Górę przed nieprzyjaciółmi Kościoła katolickiego, przed tymi, którzy nie chcą czcić Maryi jako Matki Bożej, jako niepokalanej, poczętej, w niebo wziętej, i gdzie Maria ukazała swoją straszliwą moc, że jest tą, która potrafi wrogów Chrystusa i Kościoła pokonać, i jest to miejsce, w którym można powiedzieć, które jest takim ostatnim miejscem ratunku. Pamiętajmy, że w tym czasie praktycznie cała Polska była zdobyta już przez Szwedów, przez protestantów, którzy plądrowali kościoły katolickie. Do tej pory wiele luterańskich świątyń w Szwecji ma całkowicie niemal wyposażenie zrabowane w świątyniach polskich. Ogromna była złość protestantów i chciwość przeciwko świątyniom i kościołom katolickim. I tenże to miejsce było jednym z ostatnich, w którym trzymali się Polacy, którego spotkali się katolicy, żeby odeprzeć siły nieprzyjacielskie. Od tamtego czasu datuje się zwrot wojny polsko-szwedzkiej i wygnanie Szwedów z kraju. Jan Kazimierz, jak pamiętamy, złożył ślub, że uczyni Najświętszą Marię Pannę królową Polski, jeżeli tylko jego królestwa zostaną oczyszczone z wrogów Kościoła, z wrogów Polski. I z tego ślubu, jak wiemy, się wywiązał, składając w 1656 roku śluby, w których uczynił Najświętszą Marię Pannę królową Królestwa Polskiego, wszystkich swoich ziem, również Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zatem jest to dzień ogromnego triumfu Maryi i w ten dzień triumfu Maryi czyta nam Kościół Święty Ewangelię, w
której opisany jest pierwszy cud publiczny Chrystusa, cud w Kanie Galilejskiej. I tutaj widzimy po raz kolejny ogromną moc Marii, jej potęgę i to, jak powinniśmy traktować Maryję, jak powinniśmy, z jaką ufnością powinniśmy do niej dążyć. Widzimy, że Pan Jezus na pozór nie chce czynić cudu dla weselników, a czyni to wyłącznie na prośbę Maryi, swojej matki. Widzimy zatem, że to jest taki, można powiedzieć, prototyp dobrej modlitwy, bo widzimy, że Chrystus chce, ażebyśmy zwracali się do Maryi, ażeby przez Maryję, przez jej niepokalane serce, przez jej ręce, przez jej wstawiennictwo udzielać nam cudów. Ktoś by mógł powiedzieć, że jest to droga okrężna, ale okazuje się, że jest to droga najszybsza, najlepsza, żeby uzyskać wszelkie łaski u Pana Boga. Jednocześnie ten cud, który wydarzył się na weselu, jest, można powiedzieć, również wielkim znakiem dla nas, znakiem ogromnej miłości Chrystusa dla nas i znakiem tym, czym jest prawdziwe katolickie małżeństwo, że jest świętym związkiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jest obrazem tego związku między Bogiem i Kościołem a człowiekiem i że to małżeństwo jest szczególnie przystosowane, szczególnie przeznaczone do tego, ażeby uświęcać małżonków, ażeby czynić ich lepszymi, dobrymi katolikami. Ten cud odbył się w Kanie Galilejskiej na weselu, ażeby nikt nie powiedział, że małżeństwo jest czymś złym, czymś gorszym niż inne sakramenty. Pan Jezus postąpił wbrew niejako utartemu zwyczajowi, że lepsze wina daje się na początek, jak to się działo u Żydów starotestamentalnych, z oczywistego względu, że kiedy człowiek sobie podpije, to już smak wina jest mu obojętny. Natomiast Pan Jezus chciał pokazać przez to, że najlepsze rzeczy, najlepsze wino zostawione zostało ludzkości na sam koniec. Wino jest symbolem bóstwa, jest symbolem nadprzyrodzoności, jest symbolem obecności Boga w świecie. Właśnie dlatego to najlepsze wino, najlepsza, najpełniejsza nauka Pana Boga, najpełniejsza dobra nowina, to została przeznaczona na sam koniec i na samym końcu zostało objawione ludzkości, cała prawda została objawiona ludzkości, cała prawda o Panu Bogu, cała tajemnica Trójcy Przenajświętszej, cała tajemnica wewnętrznego życia Bożego i ogromnego miłosierdzia do ludzi, które polega na tym, że Pan Bóg sam zstępuje z nieba, ażeby odkupić swój lud, ażeby dać mu przynajdroższą krew w obfitości, ażeby ta przynajdroższa krew Chrystusa obmyła ludzi z wszelkiej zmazy grzechowej, z wszelkiej niedoskonałości. To wino jest zatem też symbolem męki pańskiej, przelania przynajdroższej krwi Chrystusa. Właśnie dlatego Chrystus chciał właśnie wino przemienić, wodę przemienić wino, żeby ukazać, antycypować, niejako pokazać, na czym polega cud również transsubstancjacji w mszy świętej, bo jakkolwiek tam w Kanie została tylko woda, wino przemieniona, to ten cud był tak wielki, tak widomy dla wszystkich, że był dowodem na boską moc Chrystusa, że Chrystus jest Bogiem, który ma władzę nad materią, że tak jak kiedyś stworzył świat, także tak teraz może ma też władzę, by przemieniać materię, zmieniać wodę, wino, dokonywać cudów, które nie mają sobie równych. Dlatego jest symbolem ta przemiana wina w krew Chrystusa, jaka odbywa się w każdej ważnej mszy świętej, w mszy świętej na słowa kapłana. Miejmy zatem ufność i bierzmy tę Ewangelię z całą stałych sił, z całego serca, że na prośbę Maryi każdy cud może nam być uczyniony. Musimy być żyć w nadprzyrodzeności, bo sądząc po wydarzeniach światowych w Kościele na całym świecie, widzimy wyraźnie, że nie ma jakiegokolwiek punktu zaczepienia, jakiejkolwiek najmniejszej nawet nadziei, że może być lepiej, że te straszne czasy miną same z siebie. Raczej wydawać by się mogło, że jest coraz gorzej. Natomiast razem z Marią będziemy triumfowali, razem z Marią możemy pokonać każdy grzech, możemy przygotować triumf Chrystusa tutaj na ziemi, triumf również świętego Kościoła katolickiego, do którego należymy, któremu chcemy być wierni aż po kres naszych dni.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.